Piątek jest stałym dniem przyjęć w Stołecznej Radzie Narodowej. Zgodnie z doniosłą uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów, każdy obywatel może tu przyjść ze swoją sprawą, z zażaleniem, z prośbą o wyjaśnienia czy wskazówki. Obywatelkę paczkowską przyjmuje przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej, obywatel Jerzy Albrecht. Czy mój mały domek na Pradze, zamieszkany przez rodzinę, podlega ustawie o przejęciu nieruchomości? Obywatel Turliński dostał zwolnienie z pracy bez wymówienia. Sekretarz notuje wszystkie szczegóły. Sprawa zostanie wyjaśniona. Obywatel Lach przyszedł nie w osobistej sprawie. Prosi o poparcie komitetu blokowego, który broni jednego z mieszkańców przed samowolą współlokatora. Małżeństwo Wiśniewskich opowiada o swych kłopotach wiceprzewodniczącemu Stołecznej Rady, Michałowi Krajewskiemu. Biurokracja niektórych wydziałów przeciąga w nieskończoność załatwienie sprawy. Bezpośredni kontakt z ludnością pomaga wykryć błędy w pracy wielu instytucji i urzędów. Uchwały o dniach przyjęć i szybkim załatwianiu wszelkich zażaleń to nowy dowód troski rządu o człowieka pracy, to pomoc w walce z biurokracją, to dalsze zacieśnienie więzi szerokich rzesz ludności z organami władzy ludowej. Na wiejskich drogach spotykamy coraz częściej ambulanse Ministerstwa Zdrowia. Ruchomy gabinet dentystyczny odwiedził dziś spółdzielnię produkcyjną we wsi Dzierżążnia powiatu plońskiego. Pacjentów nie brak. Mało kto wybrałby się z chorym zębem do miasta. Inna rzecz, jeśli gabinet dentystyczny sam przyjechał na wieś. Ekipy Ministerstwa Zdrowia nie tylko leczą, ale krzewią także kulturę sanitarną na wsi. Jedną z najważniejszych trosk państwa ludowego jest zapewnienie ludności pracującej wszechstronnej opieki lekarskiej.